2000 euro to za mało. Studenci protestują Holandia. Manifestacja studentów w Amsterdamie. Żądają zwiększenia pomocy finansowej. Tysiące studentów zgromadziło się w sobotę w Amsterdamie, aby domagać się od władz państwowych większego wsparcia finansowego. Demonstranci twierdzą, że miliard euro, jaki założył na ten cel rząd Holandii w tegorocznym budżecie, jest niewystarczającą kwotą. Czego chcemy, rozbrzmiewało ze sceny na Museum Play -in. Więcej pieniędzy, odpowiadali zgromadzeni studenci. Według National Student Union LSVB i innych organizacji działających na wyższych uczelniach wsparcie w wysokości miliarda euro jest całkowicie niewystarczające. 2000 euro na osobę system pożyczek studenckich wszedł w życie w Holandii w 2015 roku. Wcześniej studenci otrzymywali stypendium podstawowe, kilkaset euro miesięcznie, których w większości przypadków nie trzeba było spłacać. Ten system powróci w 2023 roku, natomiast zgodnie z planami rządu studiujący od 2015 roku mieli właśnie otrzymać rekompensatę w łącznej wysokości miliarda euro. Z obliczeń LSVB wynika, że ta kwota wyniesie około 2000 euro na osobę. To nie wystarczy nawet na dwuletnie czesne, a przecież pozostają jeszcze koszty życia, wyjaśniała dziennikowi Head Parol, szefowa organizacji IAMA